serdecznie. Dzisiaj rozpoczynam odcinek od ogłoszenia giveawaya na te 3 różdżki od błysków z Goplany. Żeby wziąć udział w giveawayu, wystarczy napisać komentarz, napisać swój własny nick oraz dodać link do profilu, żebym po prostu wiedział, komu to wysłać, jeśli poczta będzie zapełniona i tym podobne. No, myślę, że to pokrótce, no niestety tylko na świecie Classic, no ale jak ktoś bardzo chce, no to nawet może rozpocząć tutaj grę. No to zapraszam do odcinka. 21.00, wbijamy na łaźnię. W sumie ubiorę jeszcze przeklęte, ogień. Tak, strzałki, błoga tam, a może jakieś, dobra, tutaj biorę jakieś takie. No to tak, 1, 2, jest mi zdecydowany. Tutaj Roxenir, od razu na głęboką wodę po łowce. Ale myślę, że będzie dobrze. Legend to nie, on ma chyba klątwę i KO. Chyba. Zaraz zobaczymy, dobra. Pierwsza połonka ładnie siadła, mi unik, drugi strzał pudło. Ważne, by nie zrobił mi uniku na podwójnym, bo to już będzie. Bije od głębokie rany. Jeśli głęboka musi po prostu wejść, żeby coś wziął. Unik. Ładnie, podwójny. O kurde. Dobra, nie ma KO. To już jest pewne. Dobra, on ma 2 pułonki many. On nic nie niszczy, nie, niszczy 2 energii. Chodź tam. Tak, chodź, unik. Czeka pułonka przebić. To by siadło ładnie. O, energii to on raczej w sumie nie ma, ale... A znowu... Słabo siadł. Dobra, muki RK, unik. Coś czuję, że prędzej to zbieram do tej many. CK, gierka. Trafię czy nie trafię? Jeszcze 4 tury i będę miał na płonkę. Coś czuję, że... Unik. Jeszcze 3 tury zrobi uniki i dopiero płonkę mu walnę. Gierka już chyba ma 1100, ale on ma 13% klątwa. Majerka. O kurde. Ale dobra, mi siadła klątwa, mu RK, ja mam jeszcze OR... No kurde. No ORK, teraz wystarczy, żeby mi pułonka siadła w niego. No to ile miał tą ORK? 37, czyli słabo. ORK, no, mi siadło. Coś czuję, że jestem w dupie. 1100... 17%, ja też. Przegrałem. Ech. No to teraz szybko przełożę ekwipunek i wyjeżdżam łowcem. Już po przerwie doszedłem do tego tuza, wbijamy na łaźnię. To tu jest Swift, Yabuza, Scully, Riske, Kyro, Tishnus, Tafari, Rip, Fifty, Szmece. Tutaj Dexus, czyli Kwaśny, pisze, żebym go pozdrowił, no to pozdrawiam. Ktoś tu zawalczy. Robię krótkie cięcie. Dobra, naszym pierwszym przeciwnikiem będzie Szmece. Bijemy. Ubierać jakieś błogo, czy nie ubierać? Mam tu w ogóle coś. Takie kijowe, to błogo. Mam jakieś takie. Szmece, atakuj. To zaczynamy walkę. Na razie, o kurde, prąd. W ogóle nie znam tego Szmece. Dotyk. Ale ma jakieś tam legendy. Teraz. Żeby mi nie ominęło erki. A, to są... To dzięki za walkę Szmece i już się zdążyłem. No to witam po krótkiej przerwie. Wbijamy na łaźnię. Już tam ostateczną. Jak padnie, to więcej szans już nie ma. 2 wykorzystałem. Niestety szczęście nie dopisujemy. Jest lipo. Sobie tutaj jest murka, gdzieś tam lata akta, delu, model, ugryt, gratis, zbrojki, roweron, zieziek i tą murka się biją, akta, tutaj,
Dom wziął Agdę. To będzie w sumie interesujące, no bo jak to dalej. Ten to tak się nie zmienił sobie nikt na komandorka, wbije śmieszkować na to właśnie. Nie bym mogła go walnąć, idą do kości. To walnąłem. Już to widzę. Trzeci tutaj w sumie 76 level. Dylu padł jest dostateczny. Ciekawie jakie ma. No i... Kwaśny. No, kwaśny sobie zmienił na mój orangutan. Kwaśny to mój orangutanie. Jak na razie nic się nie dzieje. Chyba zrobię krótkie cięcie, aż w końcu z kimś zawalczę. No to za dwóch. No to mamy pierwszą walkę z Tomórką. Już mogiełka siada z jednoręki. Kolejny, który bije sposobem higroskopijnego. Na razie nie jest za dobrze. No ale liczę, że jakoś to będzie. Chodzi z, o cabek jednoręki. Pomocniczy. Jak na razie ładnie idzie. Ale patrząc na poprzednie walki, jestem w 75% pewien, że padnę. Już 800 gierek i... To będzie wyrównana walka. Bo on ma praktycznie to samo EQ jak ja. Ma double OR-kę. Co on nosi? Chyba nosi KO czy Wisior? O kurde, 1100 gierki. Dużo. No i on nosi buty KO, ja noszę buty cebek. Bo ja wolę po prostu... Już jestem, dobiłem do R-ki, a on mi nie odbył. O, przyspieszenie, ale i tak jest teraz gierka. Nie, teraz weźmiemy dopiero, o, wygrałem. To ładnie, teraz czekam, aż Tomórka będziesz płakał na tym filmiku, że po prostu pada. Próbuj dalej walczyć z tym sposobem higroskopijnego, to nie jest pod twój ekwipunek i tyle. Wróć lepiej do fizyka, bo marnie ci to wychodzi. Tyle ziomuś ci powiem, na rapisjo. Dobra, teraz walnę sobie pelotcha. Dobra, wszystko mam ok. No to lecimy. Klątwa. Z paladynem nie powinienem mieć problemów, aczkolwiek. Już gierka siada mu dotyk. Jest to 1150 gierki. Przyspieszenie. Tutaj cebyk jednoręki. Akurat nie mam tej bombki, jeżdżarki, ale dobra. No to lecimy. Ja 80 na 60, 10. Ta zbugowana WR-ka. Ten, gierka. Ta gierka na tancu ma taki wielki sens, że... To... No to zrobię znowu krótkie cięcie i czekamy, aż reszta po prostu zawalczy. Druga walka będzie z Braveram ciała. Gdzie tutaj mam jakąś... Tutaj ubiorę to, bo to ekwipunek mam ok, wiem. Pierwszy ruch. Tak. Przyspieszenie. Absorpcja, bo to mogłam ubrać fizek. Tak, ja nie lubię, gdy mać ma absorpcję, bo jednak trzeba ją trochę zbijać, nie? Więc dwie tury. No właśnie, dwie tury mi się zajęły. 38, 64 przed OR-ką. Powinienem to na lajcie wygrać, ale 13. Teraz pewnie się leknie. Atakujesz czy co? Napisałem no i po walce. Gratulacje. No ale teraz mógł. Dobra, no to już wygrałem. Dobra, no to znowu krótkie cięcie. Walkę w losowaniu mamy z Halulem. Ubrałem double gear, ale zastanawiam się nad ubraniem po prostu fizyka, żeby to było jakieś tam wyrównane. Nie wiem. Dobra, tam. Ta
walczysz z tym, bo jakoś mam szansę na wygranie łaźni niby. Bo nie masz tak wielu mocnych przeciwników. To znaczy są mocni, ale jest już ich mało. Długo mi się skończy, tak. Biorę chyba prawdopodobnie Błogodoty, gdzie ona tutaj jest, to... No, ale... Jeszcze trzeba się zastanowić. Jest tutaj 5 tancerzy, łącznie ze mną. Ciekawe jak to będzie. O, szkoda mi tego znowu długa R-ka, bo mam niby ostatnią, a... Zawsze mogę się wyrąbać. Co by tutaj ubrać? Cepek, klątwa, dotyk, klątwa. Walczę z Rugrim. To chyba ubiorę dotyk. Walczymy w sumie. Tego to Boga i tak nie jest mi szkoda. Tobie spyta jak bijemy, to wiadomo, truta. Ja nie będę się zmierzył do poziomu, żeby bić tańców W-gierką, bo to jest bez sensu. To walczymy. Cebek unik. Jak na razie walka na moją korzyść. Spowolnienie, przyspieszenie. To kolejne przyspieszenie. Dotyk. Jak na razie jest bardzo ładnie. Tylko że teraz jak ten dotyk siadł, to nie mam tej pewności, że będę miał double ORP. Ale... O kurde, ale idzie. To Błogo to chyba najlepsza inwestycja, jaką mogłem zrobić. O kurde. No, powiem wam, że to Błogo, to polecam i to bardzo, bardzo. Dobra, krótkie cięcie, poczekam na dokończenie walki Mykoś kontra Syned. No i będzie znowu losowanie AZW. No to mamy walkę o finał z Mykosiem. Hey, wake up. Jeden z rywali, których się bałem, sorry za dźwięk z TeamSpeaka, bo kolega pyta, jak tam został jeszcze na łaźni, to ja kontra Mykoś, to będzie bardzo trudna walka. Tafari mi pisze, że padł na umacie, na tym komandorka. No dobra, no co ja tutaj będę, kurwa, czyli mam już dobre ubrane, no to... No to bijemy się po prostu, wygra po prostu ten, któremu bardziej dopisze szczęście. Hey, wake up. Mi tutaj przyspieszenie, mu też przyspieszenie, jak na razie jesteśmy na równi. Ważne, aby dotyki mi powchodziły. No ale... No idzie, już przegrywam. Dotyk. Czy... No idzie. Przegrałem. 9%. 9% brakowało do wygrania pierwszej łaźni. No ale filmik myślę, że jak najbardziej udany. Przypominam jeszcze raz to giveawayu. Wystarczy napisać po prostu w komentarzu link do profilu oraz swój nick, na który jeśli wygrasz, nagroda ma być po prostu wysłana. No to po prostu życzę szczęścia. No gra bez szczęścia jest nic nie warta. No to... Myślę, że do następnej łaźni, następnym razem
Może będzie lepiej, a może i gorzej, no ale te pierwsze walki wnioskowałem, że już po prostu po nich, że to jest mój sygnał, że przegram wszystko, że tancem padnę na pierwszej walce z tą murką, choć tam jeszcze Tishnus, którego też pozdrawiam, bo tam po przegraniu walki łowcą tropem pisał, że już tancem po prostu padnę z tą murką. Przewidział mojego pierwszego rywala, ale wygrałem. Udało mi się ubić Rugrego, co jest nie lada wyczynem, bo po prostu jego ekwipunek jest mega, mega dobry. No i padłem ostatecznie z Mykoziskiem, też jeden z najlepszych tancerzy osobników na 85 levelu. No po prostu było mega fajnie. Do następnego. Dobra, jednak jeszcze jestem na chwilę. Z okazji giveaway, okazji finału zrobię po prostu jeszcze, dodam powiedzmy te itemy do puli. Dobra, jeszcze co by tutaj dodam. Ze 3 przedmiotów wzrosło do 6, no. Jednak finał to jest coś. Trzeba po prostu to jakoś tam wynagrodzić. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i jeszcze to wysłuchaliście. No to teraz już na serio, do następnego odcinka, bye.